Hej, ja jestem z Wilbą, chciałem Was serdecznie powitać w kolejnym Dev Diary związanym z HCVN4, Mendegans oraz patchem 1.6 Ironclad. Rozpoczniemy od rzucenia okiem na to, jak się nazywa ten Dev Diary, czyli Naval Access, czyli dostęp morski, i zaczynamy od Season Access, czyli dostępu do regionów morskich. Co to oznacza? Możemy ustawić trzy poziomy jak gdyby dostępu do danego regionu morskiego czy strefy morskiej. Możemy ustawić, że dopuszczamy wszelki ruch tam, możemy unikać albo zakazać poruszania się w tej strefie morskiej. Co to oznacza? Jeśli ustawimy, że jest zakazane, to nasze transporty z dywizjami, nasza flota, nasza marynarka, nasz handel, czyli marynarka handlowa, nie będzie poruszać się przez tą strefę morską. I tutaj mamy pokazane na tym obrazku, na tym screenshotzie właśnie tutaj pokazane North Sea, czyli Morze Północne, które jest zakazany dostęp do niego. Czyli po prostu będzie nasza flota kompletnie unikać, nie będzie tam się nigdy pojawiać. Możemy ustawić właśnie Avoid, to jest to, że będą się starać unikać, ale jeśli nie ma innej opcji, no to będą się poruszać tędy. Na przykład powiedzmy, możemy sobie ustanowić, że w ten sposób, że chcemy uniknąć przed poruszaniem się właśnie przez Morze Północne, to jeśli na przykład powiedzmy byśmy nie mogli poruszać się innymi tutaj tymi strefami morskimi, powiedzmy byśmy zakazali, no to wtedy będą poruszać się Morzem Północnym, no bo to jest tylko tutaj unikanie, ten poziom dostępu unikać, ale ponieważ wszystkie inne metody są zakazane, no to będą musieli się tędy poruszać. Kolejna rzecz to jest to, że będziemy teraz widzieć, co się dzieje, jak sobie zaznaczymy, że tak powiem, widok morski, czyli bodajże F2 albo F3, to w tym momencie, jak klikniemy sobie na region morski, to będziemy mieli podsumowanie, ile jest naszych okrętów w tej strefie aktywnych, ile jest przeciwnej. Tutaj mamy powietrzna air superiority po obu stronach, tutaj właśnie ten access, czyli poziom accessu tutaj sobie możemy ustawić, tutaj jest zaznaczone w tym momencie, że mamy dozwolony, ale tutaj jest widzimy, że to jest podświetlone, więc tutaj po prostu w trakcie screenshotu tutaj było najechany na access level blocked, czyli tutaj właśnie właśnie, że flota handlowa nie mogą przemieszczać się i zwykłe floty też nie będą, chyba że jest po prostu kompletnie nie ma innej opcji. Tutaj mamy też zaznaczenie, jaka jest pogoda panuje w danym regionie morskim. I tutaj, z tego co pamiętam, jak byłem na prezentacji dla mediów, influencerów, youtuberów, jakkolwiek to nie nazwać, na PDXConie, to było wspomniane o Naval Terrain, czyli że będzie teren morski, czyli po prostu będzie zróżnicowanie między różnymi typami lądu morskiego, tak zwanego lądu, czy po prostu, że różne typy tego, czyli na przykład Morze Bałtyckie już nie będzie nigdy takie samo jak nie wiem, na przykład Atlantyk, czyli po prostu będzie różnica pomiędzy, no właśnie na przykład Atlantykiem, czyli tym głębszym oceanem, a na przykład w wymiarze płytkim tutaj Bałtykiem, albo na przykład kanałem La Manche. Więc tutaj widać, że właśnie tutaj jest pokazane chyba jaki jest typ terenu i tutaj jest nawet chyba widać właśnie, że to są takie małe wyspy, czyli jakieś archipelagi, i to też było właśnie wspomniane w trakcie prezentacji dla mediów, że właśnie będzie coś takiego występować jak archipelagi, jak dobrze pamiętam, fiordy i archipelagi czy coś w tym stylu. W każdym razie że to jest taki teren, który na przykład pozwoli nam uzyskać przewagę, jak będziemy na przykład specjalnie sobie tworzyć marynarkę pod właśnie taki typ terenu, no i wtedy możemy mieć na własnym terenie lepiej sobie radzić, nie? Na przykład taka gigantyczna marynarka brytyjska, która jest jak gdyby skonstruowana, żeby działać w każdym tym, ale nie być jakby specjalistą w żadnym wyszczególnionym terenie. I tutaj mamy dwie rzeczy classified, które są na razie, że tak powiem, tutaj zamazane specjalnie. Tutaj mamy takie dwa, coś okrągłego i jestem ciekawy co to, i to chyba jest jakaś wartość zamazana. Na ten moment nie wiemy co to jest, możemy sobie spekulować co to tam będzie ciekawego związanego z marynarką. Tutaj nie będę się wypowiadał, ale naprawdę dosyć ciekawie wygląda ten system, że tutaj będziemy mieli informacje, kto ma przewagę, co jak i tak dalej, więc to będzie dobrze mieć podsumowanie w jednym miejscu. Kolejna rzecz to jest to, że
Będziemy mogli ustanowić sobie prawa do dokowania. To jest nowa akcja dyplomatyczna. To jest na przykład to, że our request for docking rights has been accepted by Portugal, czyli Portugalia nam udzieliła prawa do dokowania na naszych tych. Możemy ustanawiać swoje statki w portach, żeby wykorzystywać do zaopatrzenia i naprawy okrętów. No i tutaj właśnie tak, że będziemy dzięki temu mogli na przykład mieć lepsze miejsce, że tak powiem, gdzie będziemy mogli mieć w lepszy sposób docierać do większej ilości terenu, czy rozciągać naszą marynarkę, zasięg naszej marynarki właśnie dzięki tym prawom dokowania oraz unikać niektórych na przykład takich nieciekawych, że tak powiem, marszrut, nazwijmy to, dla marynarki. Po prostu, no, dzięki temu będziemy mogli troszeczkę w lepszy sposób jakoś operować tą naszą marynarką. I to jest na przykład podane, że na przykład niemieckie okręty podwodne będą w stanie, jeśli oczywiście będziemy udzielone prawo do dokowania, żeby operować czy działać z hiszpańskich portów i w ten sposób będą mogli zagrozić brytyjskim po prostu transportowi brytyjskiemu, gdzie na przykład byłby trudniejsze do obrony ich. I co tutaj jest tak, jeśli będziemy, chodzi o naprawę okrętów, będziemy, jeśli mamy prawo dokowania, będziemy mieli mniejszy priorytet niż właściciel portu, ale na temat szczegółów, jak ma działać w ogóle system naprawy, ma być pokazane, więc to ma być całkiem nowy system w ogóle naprawy okrętów i on będzie pokazany w przyszłym jakimś Dev Diary. Do tego też okręty, które są w porcie neutralnym, nie mogą być zaatakowane przez Aerial Strike, czyli nie możemy zrobić Port Strike'u, czyli nie możemy zrobić odpowiednika, powiedzmy, Pearl Harbor, na przykład w hiszpańskim porcie. Żeby to zrobić, byśmy musieli wtedy wciągnąć do wojny dane państwo, czyli po prostu zaatakować. I to jest, co jest ciekawe, tutaj jest w jednej z odpowiedzi pod Kata, że jeśli ktoś udziela praw do dokowania, będziemy mogli usprawiedliwić wojnę przeciwko temu państwu szybciej. I to jest napisane faster justify, you know get that for a few, helping the enemy relations, czyli ogólnie wychodzi na to, że jak będziemy też wspomagać dane państwo w jakiś tam sposób, nie wiem, może poprzez Lendlease, może poprzez ochotników, może korpus ekspedycyjny, nie, korpus ekspedycyjny to akurat to jest co innego, ale właśnie Lendlease, czy właśnie ochotnicy, no to może to być oznaka właśnie, że wspieramy przeciwnika i wtedy będziemy mogli łatwiej wywołać, szybciej wywołać wojnę przeciwko danemu państwu. Co jest według mnie całkiem sensownym, ciekawym rozwiązaniem, no ale zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. A co będziemy mieli w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu będziemy mieli wybuchową aktualizację, explosive update, więc jestem naprawdę ciekawy, co to będzie. A to byłoby na tyle. Jak zwykle was zachęcam do dołączenia do nas na Discordzie, gdzie tutaj zamieszczam często linki właśnie do Dev Diary. Jeśli chcecie coś mnie podpytać, porozmawiać związanego z mechanikami gry, właśnie z Dev Diary czy czymkolwiek, to oczywiście śmiało zapraszam, bo możecie mnie się pytać i tutaj. Więc zachęcam, oczywiście link do Discorda jest w opisie, a ja tymczasem będę się z wami żegnał i wam życzył miłego dnia. Dzięki! Trzymajcie się, no i zobaczenia w kolejnym Dev Diary. Hej!